meczowej Wisła Kraków Sandecja Nowy Sącz. Jest z nami trener drużyny przeciwników, drużyny gości, pan Radosław Mroczkowski. Trenerze, bardzo proszę o ocenę spotkania. Dobry wieczór Państwu. No, spodziewałem się poprzednio meczu, jeżeli chodzi o wykonanie mojego zespołu, szczególnie takiego bardziej solidnego w wykonaniu taktycznym, bo gdzieś takie fragmenty na początku dobre, oczywiście straciliśmy bramkę, ale to jeszcze wszystko funkcjonowało. Natomiast później było dużo nonszalancji, dużo takich indywidualnych błędów, które kosztowały też nas sporo takich sytuacji, które musieliśmy się mocno wybraniać. Oczywiście nie zrobię teraz takiej konkretnej analizy, bo na to mamy czas, ale myślę, że wynik jest niepodważalny, nie ma o czym mówić, że stworzyliśmy praktycznie w drugiej połowie chyba sytuacji, która byłaby groźna, taka stuprocentowa, tylko brakowało. Na pewno że bramka, która ze samego fragmentu gdzieś była bliska, dałaby nam trochę więcej wiary i tchnęła w mój zespół trochę więcej takiej jakości. Natomiast to myślę, że jest też problem. Oczywiście my narzekamy, gramy to, co mamy, gramy, próbujemy z każdym zespołem walczyć o punkty, zdobywać je. Ostatnio jest ten moment bardzo trudny dla zespołu, bo spotkania się nakładają, liga zmierza końcowi ta runda, a my też mamy swoje problemy, co chwila są rotacje. Absolutnie to też nas tutaj dotyka, bo musimy mocno czy sporo zmian robić, co na pewno nie daje nam takiej, nie możemy wtedy w ten sposób sobie ułożyć dobrze też tego naszego grania. Absolutnie się z tego nie tłumaczy, jest to co jest. I dzisiaj było widać, że na dłoni, czego ten zespół też potrzebuje i myślę, że wszyscy, mówię o swoim Sączu, o Sandecji, będziemy potrafili wyciągnąć odpowiednie wnioski, bo na pewno takie są potrzebne, żeby ten zespół podnieść, żeby poszedł do przodu. Dziękuję. Czy mają Państwo pytanie do trenera? Bardzo proszę, Michał Wiołoński, Interia.pl. Witam panie trenerze, wszystkiego najlepszego z okazji dni urodzin. Wiem, że spodziewa się pan lepszego prezentu na boisku. Ale proszę powiedzieć, czy na dłuższej mecie coś się wam stało nie tak, bo od 17 września właśnie nie macie żadnego zwycięstwa. Czy może jest tak, że wiadomo, Sandecja z Beniaminkiem, że gdzieś ten entuzjazm Beniaminka gdzieś minął, utopił się w tej szarze silnikowej, oprócz tych kontuzji, które pan mówi, że do tej rotacji. Ja myślę, że chyba no. To jest też pokłosie tego, co cały czas o czym mówię. Nie chcę się powtarzać w kółko, bo całą jakość zespołu też buduje kadra, tak? I to musi być, wiecie, na pewno dokonał po tych meczach poprzednich większych, zrobił większe korekty, czy zmiany, czy byśmy przygotowali trochę inne ustawienie. Ale mamy takie możliwości, jakie mamy i to też nas ogranicza. Punkty nie przychodzą, tak jak powiedziałem, jest sporo zmian. Każda zmiana na zawodnika powoduje no, tego, który jest sposobny składzie dużą stratę. Widzimy dzisiaj, że napastnik, który nam dawał więcej jakości, możliwości w grze w ofensywie, musimy poczekać, aż wróci do zdrowia. Praktycznie pole manewru tutaj jest takie, jakie jest. I to są te chyba problemy. To o tym się mówi od dawna i myślę, że musimy po prostu to zrobić i to zrozumieć, że musi być tutaj spora korekta, żeby zespół podnieść na jakość. Zapraszam. Jeżeli to wszystko, to dziękuję. Zapraszamy na drugą część konferencji.